Tantra. Czym jest tantra? Tantra nie jest seksualna. Od tego zacznijmy. Tantra pozbawiona jest lub wolna jest od energii seksualnej. Tantra to bycie. Nic więcej. Bycie z tym, co jest. O tym jest tantra. O prawdzie. O szczerości z samym sobą. O byciu z tym, co w nas jest teraz. Tantra to bycie w czystości ze sobą. To wolność od iluzji, wolność od przekonań o sobie, wolność od wiary w cokolwiek, wolność od prawd, które nie są nami. Tantra jest obecnością. Obecnością z tym, co jest. Z tym, co w tobie jest prawdziwe na ten czas. Tantra to bycie. Samo bycie z tym, co jest. Nawet jeżeli jest teraz w tobie kłamstwo, to tantra jest właśnie o tym, że pozwalasz sobie być z tym kłamstwem. Powiedzieć o tym, co myślisz, powiedzieć o iluzji, którą w sobie utrzymujesz, o przekonaniu, które masz na jakiś temat. Tantra to bycie z tym. Ona daje przestrzeń na bycie z czymkolwiek teraz jesteś. Nawet jeśli jest to kłamstwem o tobie. Ponieważ tantra prowadzi do prawdy. Do prawdy o tobie i o tym, jak jest. Cała prawda o tobie to uznanie wszystkich kłamstw, które są w tobie zasiane, które pielęgnujesz, które rosną na twoich oczach. Tantra daje możliwość. Możliwość zobaczenia siebie prawdziwym, takim, jakim jesteś teraz. Nawet jeśli jesteś teraz w iluzji, w kłamstwie, w emocjach, w historii, jakiejkolwiek historii o sobie, o czymś, tantra daje możliwość zobaczenia tego, w czym jesteś. Tantra daje ci możliwość zobaczenia siebie w prawdzie. Powrót do prawdy o tym, jaki jesteś tu i teraz. Tantra to słowo klucz. Mówisz tantra i spadają maski. Tantra. Tantra.
Tantra. Tantra. Widzisz, jak jest. Widzisz, jak jest. Odsłaniasz karty przed sobą. Ściągasz wszystkie maski. Uwalniasz iluzje, przekonania o sobie, o świecie, wiarę w cokolwiek. Stajesz się czystą kartką papieru. Tantra. Mówisz tantra i widzisz. To słowo klucz do prawdy.